Rozmawiajmy o bezdechu sennym. Panie doktorze, co to jest bezdech senny? Czy to jest w ogóle niebezpieczne? Bezdech senny definiowany jest jako okresowy zanik przepływu powietrza przez drogi oddechowe w czasie snu w wyniku tak zwanego zapadania się miękkich części gardła. Zjawisko powszechne i bardzo niebezpieczne. Powszechne dlatego, że Uważa się, że dotyczy milionów ludzi na świecie. W Polsce badania epidemiologiczne mówią, że to na pewno kilka milionów ludzi wymaga diagnostyki i leczenia. Ale bardzo mało się o tym mówi. To znaczy, jak to się dzieje, że komuś zapadają się miękkie części? Trzeba mieć jakieś predyspozycje? E, tak, są to dwa główne czynniki predysponujące do pojawienia się bezdechu sennego. To pewna wrodzona budowa gardła i tzw. twarzo-czaszki, Sprzyjająca temu, że w czasie snu drogi oddechowe robią się, światło dróg oddechowych robi się za wąskie, a, a drugi czynnik ryzyka pojawienia się w ludzi bezdechu synego, to nadwaga bądź otyłość. I jeżeli te predyspozycje wrodzone, polegające na tej budowie nieprawidłowej gardła i twarzy czaszki, spotkają się z tą nadwagą bądź otyłością, bez zachmurowania. Ale bardzo mało się o tym mówi. Jak bardzo to jest niebezpieczne i na czym de facto Polega w nocy, bo ktoś przestaje po prostu oddychać. Tak. To są wielokrotne sytuacje, kiedy pacjent, kiedy osoba chora w nocy przestaje oddychać. Na kilkanaście sekund uważa się, że patologiczne zjawisko, bezdech senny można uznać, że jest wtedy patologiczne, kiedy ten zanik przepływu powietrza przez drogi oddechowe trwa dłużej niż 10 sekund. Kilkosekundowe zaburzenia oddychania, czyli do 10 sekund, uznawane są na świecie za niegroźne, więc my w naszej diagnostyce zajmujemy się tylko tymi przerwami w oddychaniu, które trwają dłużej niż 10 sekund. I teraz takie wielokrotne epizody zamknięcia światła dróg oddechowych, trwające dłużej niż 10 sekund, doprowadzają do przynajmniej dwóch bardzo niekorzystnych zjawisk. Pierwsze zjawisko to niedotlenienie. No bo jeżeli nie oddychamy kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, no to nie pobieramy powietrza z tlenem. Dzieje się tak często, ja mam wielu pacjentów, którzy mają setki tych bezdechów w ciągu nocy, czyli dzieje się tak wielokrotnie w ciągu nocy, a tak naprawdę jak trafia do nas pacjent, to my nie wiemy, kiedy ta choroba się zaczęła, bo ciężko uchwycić ten moment, kiedy ta choroba się zaczyna. Więc taka osoba od niepamiętnych czasów potrafi wielokrotnie w nocy przestawać oddychać, i ten niedobór tlenu de facto się kumuluje. Ale to znaczy, co przestaje oddychać i co się wtedy dzieje? Budzi się? Tak. Na szczęście jesteśmy tak mądrze skonstruowani, że nasz organizm reaguje na pewne niekorzystne zjawiska dziejące się właśnie w organizmie i z mózgu do mięśnie oddechowe, które znajdują się do mięśni, które tworzą struktury górnych dróg oddechowych, docierają impulsy i te drogi oddechowe ulegają otwarciu, czyli ten bezdech nie trwa bez końca, tylko po pewnym czasie następuje otworzenie dróg oddechowych. Osoba chora na bezdech senny, jakby ten okres, kiedy niedotlenienia, sobie rekompensuje gwałtownym oddychaniem, gwałtownym nabieraniem powietrza, żeby wyrównać niedoboru tlenu. I tak, tak w kółko, że tak się wyraży. To znaczy pojawia się bezdech. Trwa kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, osoba chora się wybudza, wyrównuje niedobory tlenu, potem głębiej zasypia i znowu bez i tak potrafi być kilkaset razy w ciągu nocy. I Kilkaset razy, czyli ta osoba jest permanentnie niewyspana i zmęczona. Jest nie permanentnie niewyspana i zmęczona, jest niedotleniona, no bo kilkaset okresów niedotlenienia, czyli nie powietrza z tlenem, y odbija się na ogólnym stanie zdrowia. Oraz drugie zjawisko, właśnie niekorzystne w bezdechu sennym, polega na tzw. fragmentacji snu. Zaburzona zostaje struktura snu. Przez to, że po każdym bezdechu następuje wybudzenie, nasz sen sen osoby chorej jest snem niefizjologicznym. Nie ma pewnej ciągłości przechodzenia stadiów snu, od, zaczynając od stadium snu płytkiego przez sen głęboki, i tzw. sen REM, czyli szybkich ruchów gałek ocznych. Nie ma tej płynności przechodzenia tych stadiów u tej osoby chorej wymaganej do prawidłowego odpoczynku. Czyli osoba chora na bezdech seny nie odpoczywa, bo ten cykl senny, czyli te stadia snu są absolutnie zaburzone. I ten brak odpoczynku też jest bardzo niebezpieczny. No jest bardzo niebezpieczny, bo to konsekwencją tego braku odpoczynku są yy, bardzo często groźne sytuacje w ciągu dnia. No, najbardziej ekstremalne to są sytuacje, kiedy osoba chora na bezdech seny, yy, zasypia za kierownicą. Uważa się, że siedem razy częściej osoby chore na bezdech senny, nieleczone, są sprawcami wypadków komunikacyjnych.